Marek Wałuszko, witam serdecznie w programie Tym żyje Gdańsk, który nadajemy na portalu miejskim gdańsk.pl. Witam też naszego dzisiejszego gościa pan Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Okazją do spotkania się jest oczywiście bardzo ważna inwestycja, bardzo ważny remont, który będzie prowadzony w newralgicznym punkcie Gdańska, czyli na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i ulicy Nowe Ogrody. Tam Zdarzały się lata, ostatnio mieliśmy szczęście, kiedy to miejsce było zalewane przez wody po, po, po ulewach. Teraz państwo chcecie tę sytuację zmienić, żeby już do tego nie dochodziło. Co tam ma być? Jaki jest pomysł na to? Tak, to miejsce, które jest jednym z takich naszych czarnych punktów. To znaczy, mamy listę takich miejsc, które rzeczywiście no, są utrudnienia przy, przy podtopieniach, tak? czyli pojawiają nam się właśnie problemy i, i one się powtarzają w, w określonych miejscach. I tutaj mieliśmy problemy w 2016 roku w 2018 też dwa razy tak? od tego czasu mieliśmy spokój, ale no to nie znaczy, że, że taka sytuacja się nie może powtórzyć. w związku z tym w tej chwili no, jest pomysł jak dodatkowo pomóc w odpływie tej wody tak, z, z, z tego miejsca. to znaczy stworzyć dodatkową, Powierzchnię, przez którą woda będzie trafiała, i szybciej odpływała do kanalizacji. No i właśnie, co tam, co tam ma powstać? Wiemy, że powstanie kolektor, który będzie tę wodę przechwytywał, odprowadzał, ale gdzie on będzie? On, gdzie, gdzie ta woda będzie trafiać? Jak to w ogóle będzie wyglądać technicznie? Wykorzystujemy tam sytuację, że podczas budowy Forum Gdańsk powstało takie połączenie kanalizacji deszczowej z Alei Armii Krajowej w kierunku kanału Raduni. W związku z tym mamy dodatkowy kolektor, który prowadził wody właśnie z Armii Krajowej. On jest w tej chwili niedociążony, to znaczy w sytuacji opadów jest tam jeszcze miejsce, możemy tam wprowadzić wodę opadową. I budujemy na skrzyżowaniu, będzie to, będzie to budowane przez wykonawcę. Odwodnienia liniowe to jest no takich kilkanaście sztuk odwodnień liniowych, które będą biegły wzdłuż krawężników, ale też w poprzek jest. To jezdni. będzie przypominać te studzienki burzowe, tylko że one, jak rozumiem, będą jakoś dłuższe. Tak, to często mamy na przykład tego rodzaju odwodnienia, są stosowane na przykład przy wjazdach do garażów podziemnych, tak, może niektórzy kojarzą, tylko są to takie dosyć szerokie i też bardziej odporne ze względu na ruch uliczny, więc tu muszą być to rozwiązania bardziej odporne. Będą zamontowane wzdłuż krawężników, czyli będą zbierały na pewnej długości wodę nie punktowo tak jak w pusty i będą też w poprzek jezdni, czyli będą mogły odprowadzać właśnie wodę, Wodę spływającą, właśnie całą szerokością jezdni. Wspomniał Pan o kolektorze, który chcecie wykorzystać. Gdzie on się znajduje, ten kolektor, do którego ta woda będzie trafiać? Czy on jest gdzieś pod tym skrzyżowaniem, czy gdzieś obok? On się znajduje, jakby wzdłuż, biegnie wzdłuż ulicy 3 maja, po drugiej stronie budynku urzędu. Więc zbierając, właśnie też polega na tym trudność tych prac, że trzeba będzie. Po zebraniu tej wody z, z odwodnień liniowych, jeszcze przeprowadzić na drugą stronę kolektorem, czyli będzie przejście kolektora w poprzek alei, ulicy 3 maja. Ja tylko przypomnę, że była już konferencja prasowa na początku tego tygodnia, mówiąca o utrudnieniach, które czekają nas w tym miejscu utrudnieniach komunikacyjnych mniej więcej od 17 października do 12 maja przyszłego roku. Szczegóły można znaleźć zarówno na stronie drmg jak i na gdańsk.pl. Tam to wszystko jest podzielone na etapy, żeby te utrudnienia nie były, no, jakieś takie bardzo problematyczne dla, dla mieszkańców. Czy z waszych obliczeń wynika, że gdyby spadła taka, taki deszcz jak na przykład w 2018 roku, to te rozwiązanie, które tam jest budowane wystarczy? Tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Tego rodzaju opady, które wystąpiły w 2018 roku, bylibyśmy sobie w stanie z nimi poradzić, i nie byłoby tych utrudnień komunikacyjnych właśnie przy tych rozwiązaniach, które będą tam zastosowane. Ale oczywiście nie możemy obiecać, że jakby nigdy nie wystąpią tam utrudnienia, bo może się okazać, że te opady wystąpią jeszcze o większej intensywności, więc tutaj jakby nigdy nie można obiecywać, że się rozwiąże. Problem jakby w 100%. Natomiast na pewno będzie to znaczne, znaczne ułatwienie spływu wody właśnie z tego skrzyżowania. Czy to, że tam są problemy takie wodne, to jest wynik tego, że no kiedyś jeszcze w czasach przedwojennych, w czasach, kiedy tutaj była administracja niemiecka, zlikwidowano niejako, zakopano. Potok, który biegł tamtędy. Tak, no to jest bardzo ciekawa historia. Musimy wiedzieć, że ulica Kartuska biegnie tak jakby dn dnem y, doliny, y, gdzie mamy po jednej i po drugiej stronie wzgórza i tam płynął kiedyś potok siedlicki. On nadal płynie, tylko został kiedyś właśnie y, ujęty w kanalizację deszczową. Jak mówimy, jest zarurowany, a ten potok miał ujście właśnie tam, gdzie dzisiejsze torowisko, tam była miejska fosa I, i ta fosa została zlikwidowana po to, żeby właśnie przy budowie dworca kolejowego, żeby właśnie wykonać torowisko, wykonano syfon pod, pod tym torowiskiem, no i od tego czasu generalnie no, zaczęły się problemy, bo to jest, to jest takie właśnie wąskie gardło w tym miejscu. Czy są jeszcze w Gdańsku miejsca, gdzie myślicie o podobnych rozwiązaniach, ewentualnie innych, które sprawiłyby, że ta woda by szybciej schodziła? To znaczy, tu jakby analogiczne rozwiązanie w tej chwili nie, też myślę, że będziemy jakby obserwować, jak, jak, jak ono się sprawdza. Te rozwiązania są zawsze dobierane indywidualnie, bo każda sytuacja jest troszeczkę inna. Generalnie większość czarnych punktów i dużą, dużą liczbę czarnych punktów też jesteśmy w stanie eliminować, na przykład poprzez rozwiązania takiej zielonej retencji, tak, czyli ogrodów deszczowych, czy niecek retencyjnych i robimy to robimy to na bieżąco, na przykład w zeszłym roku przy ulicy Gospody mieliśmy też takie miejsce podtapiane, wykonaliśmy tam właśnie nieckę retencyjną, więc tego rodzaju rozwiązania też staramy się robić właśnie na, na, za, za pomocą takich rozwiązań nawet eksploatacyjnych. Widziałem też takie jedno z miast pokazywało taki swój pomysł, zakopując jakieś ogromne takie zbiorniki podziemne, które byłyby takimi podziemnymi rozumiemy zbiornikami retencyjnymi. Czy nie myśleliście o tym, żeby coś podobnego Zastosować tutaj na ulicy 3 maja na skrzyżowaniu? No, byłoby, to, byłoby to rozwiązanie dużo bardziej kosztowne, bo też musimy pamiętać o tym, że, że tu jest gęsta infrastruktura. W ogóle, żeby też jakby ten projekt też był trudny i tutaj ciężko było w ogóle znaleźć miejsce na przebiegi dodatkowych, umieszczenie tej dodatkowej infrastruktury, więc tutaj byłoby wręcz niemożliwe żeby taki zbiornik duży zmieścić w tym miejscu, no i po drugie, nawet gdyby przebudowywać tą infrastrukturę, byłoby to bardzo kosztowne, poza tym my jako Gdańsk właśnie stawiamy raczej na te rozwiązania właśnie zielone i też tam powyżej, też na ulicy 3 maja, naprzeciwko forum, jest taki duży ogród deszczowy, który też spełnia właśnie swoją funkcję. Jest, można powiedzieć, takim zbiornikiem, tylko zbiornikiem zielonym, Naturalne, porośniętym tak? naturalnym, porośniętym kwiatami, też takim bardzo, wydaje mi się, estetycznym. No i on też zatrzymuje sto kilkadziesiąt metrów sześciennych wody podczas opadu. Pan, panie prezesie, do naszego studia prosto z Wrocławia przyjechał, gdzie odbierał pan nagrodę na kongresie Water City, nagrodę Water City Index dla miasta Gdańska. Co to za nagroda, bo, bo chcielibyśmy też pogratulować. No, dziękuję. to Gratulacje należą się co, pani prezydent i wszystkim instytucjom miejskim. Tu miałem zaszczyt właśnie w imieniu pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz taką nagrodę wczoraj na tym kongresie. Odebrać. So, to Jest to taki ranking, który określa, jak miasta gospodarują wodą, i my już drugi rok z rzędu jesteśmy na pierwszym miejscu wśród metropolii w Polsce. Także jest to duże wyróżnienie, ale też duże zobowiązanie do tego, żebyśmy się dalej jakby podążali w tym kierunku. No to trzymamy kciuki, żeby, żeby w kolejnych latach te nagrody do nas wciąż spływały i też trzymamy kciuki, żeby ta. Inwestycja przebiegła zgodnie z planem, bo jak wiadomo, inwestycja w takiej ścisłej, zurbanizowanej części miasta zawsze niesie ze sobą pewne niespodzianki. No, zdecydowanie tutaj, tak jak mówimy, to jest, to jest trudny projekt ze względu właśnie na te uciążliwości komunikacyjne, utrudnienia, które, które wystąpią, ale też właśnie ze względu na to, że mamy gęstą infrastrukturę, więc tu też no, będzie to duże wyzwanie dla, dla wykonawcy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.